na Wciarski Flash. Przegląd tygodnia w Wiśle Płock. Gleb Kuczko z powołaniem do reprezentacji Białorusi U19. Drużyna 17-latka rozegra w najbliższym czasie mecze towarzyskie z Gruzją oraz Azerbejdżanem. W 33. kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy Wisła Płock przegrała z nowym mistrzem Polski Rakowem Częstochowa 1-2. Bramkę dla nas zdobył Łukasz Sekulski. W 29. kolejce Forbet 4. Ligi Mazowieckiej Wisła 2 Płock zremisowała 1-1 z Hutnikiem Warszawa. Wyrównującą bramkę dla nafciarzy w 90. minucie z rzutu karnego strzelił Krzysztof Janus. Oskar Biliński to kolejny zawodnik Stowarzyszenia Sportu Młodzieżowego Wisła Płock, który w kwietniu zasłużył na tytuł Mazowia Młodzieżowca Miesiąca. W poniedziałek w Płocku odbyła się już 8. edycja Akademii Klasy Ekstra. Świetna zabawa i atmosfera towarzyszyła młodym adeptom piłki nożnej przy boiskach bocznych przy Łukasiewicza 34. Od soboty gościliśmy w naszym klubie niesamowitego gościa. Hiroaki Hokura przyleciał do nas prosto z Japonii i spędził w naszym mieście kilka dni. Materiał wideo z tej wizyty już niedługo na naszym kanale Wisła Płock TV. W sobotę o 17.30 w Krakowie Wisła Płock zmierzy się z tamtejszą Krakowią w ramach ostatniej 34. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Musimy wierzyć do samego końca. Również w sobotę swój mecz rozegra drugi zespół Wisły Płock. Podopieczny trenera Kondrackiego w ramach 32. kolejki Forbet 4. ligi zmierzą się na wyjeździe z drużyną Narew Ostrołęka. Początek meczu o godzinie 15. W niedzielę kolejny mecz rozegra kobieca drużyna Wisły Płock. Liderki 3. ligi w 19. kolejce zmierzą się na wyjeździe z Kolejarzem Łódź. Początek meczu o 14. Krzysztof Janus zgłoszony na ostatni mecz z Krakowią do rozgrywek Ekstraklasy. To już wszystko na dziś. Do usłyszenia za tydzień.